Tak, 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 śmiertelniku. Wybór dokonany. Mam nadzieję, że nie będziesz go żałował. Mam nadzieję, że nie będziesz. Zaczynamy. Uważnie oglądasz kaligrafię listu i czytasz kilka razy jego treść, nie mogąc przestać myśleć o jego nadawcy. Nie przypominasz sobie, abyś podczas wieloletnich badań nad narodowym folklorem kiedykolwiek słyszał jego nazwisko, a przecież myślałeś, że masz szerokie kontakty w branży. Nie kojarzysz również żadnej jego publikacji. Coś w treści listu budzi twoją ciekawość i sprawia, że chciałbyś dowiedzieć się więcej o tych kuszących odbitkach Kodaka. Jednak niepokojący jest fakt, że w jednym z akapitów nadawca wspomina o Necronomiconie. Upłynęło już sporo czasu, odkąd ostatni raz zaglądałeś do tej księgi. Można powiedzieć, że była kamieniem węgielnym kilku twoich badań, lecz prawie o niej nie wspomniałeś ani w rozmowach, ani w publikacjach i bardzo niewielu kolegów wie, że w ogóle miałeś do niej dostęp. To naprawdę dziwne, że ktoś, o kim nigdy nie słyszałeś, kontaktuje się z tobą w chwili, kiedy twoje argumenty mają największą siłę przebicia i prosi, abyś wycofał się z dyskusji. No jasne. Gdy tylko spokojnie się zastanowisz, wszystko nabiera sensu. To na pewno twoi adwersarze próbują cię przekonać, używając pseudonimu w liście, lecz zdradził ich komentarz o Necronomiconie. Nie dasz się na to nabrać, a twoje stanowisko w mediach nie zmieni się ani o jotę. Jutro, z samego rana, wysmażysz artykuł dający im do zrozumienia, że otrzymałeś ten ironiczny list. Czas przywołać twoich oponentów do porządku. Wyślij artykuł i idź do paragrafu 123. Twój wybór został już zapisany w gwiazdach. Zobaczymy, co pradawni bogowie dla ciebie przygotowali.